Między młodym a kowadłem każą ci wybierać. Między młodym a kowadłem możesz się podzielać. Między młodym a kowadłem decyduj co wolisz, za kim opowiedzieć się, kiedy po środku stoisz. Między młodym a kowadłem z dwóch stron możesz oberwać. Między młodym a kowadłem tego nie zdołasz już przerwać. Między młodym a kowadłem możesz zostać zmiażdżony. Musisz dokonać wyboru, z obu stron nacisku tony. Stoję po środku między młodym a kowadłem. Staram się podnieść, bo mocno upadłem. Duchowo, bo przyjaźń jest zniszczona odruchowo. Działać czy zaczekać, wszystko zależy ode mnie. Na razie oboje w tym pośrodku niepewnie. Rozerwany w pół, którego mam wydać. Jak w roli sędziego decyduje, kto ma wygrać. Lecz wybór w tej sytuacji to złe rozwiązanie. Głowa na glebie, młodak pocisk uderza. Karę wymierza ten, co został skrzywdzony. Cierpliwość nie zaszkodzi, zostawiam ich samych. Czas pokaże, czy się jeszcze dogadamy. Ci wybierać. Między młodym a kowadłem możesz się podzielać. Między młodym a kowadłem decyduj co wolisz, za kim opowiedzieć się, kiedy po środku stoisz. Między młodym a kowadłem z dwóch stron możesz oberwać. Między młodym a kowadłem tego nie zdołasz już przerwać. Między młodym a kowadłem możesz zostać zmiażdżony. Musisz dokonać wyboru, z obu stron nacisku tony. I tak źle, i tak niedobrze. Sytuacje chore, każdy ruch będzie swoistym hardcorem. Naprzeciw siebie rozjuszone psy dwa, każdy z nich szczerzy kłyta. Na pograniczu wojny i pokoju, pomiędzy nimi ty kumpel, ich dwóch na skułę. W potrzasku jesteś, ta sytuacja jak najgorszy test. Lecz nie odpowiedzi, ABC to sprawdza z negocjacji. Nieprzemyślany ruch i może stracić przyjaciela w akcji. Jednemu sklebisz, drugi może tobie odwieźć łapę. Wybieraj teksty, które będą postronne, a nie zaliczysz straty. W twoich rękach jest wyjście z sytuacji. Każą ci wybierać. Między młodym a kowadłem możesz się podzielać. Między młodym a kowadłem decyduj co wolisz, za kim opowiedzieć się, kiedy po środku stoisz. Między młodym a kowadłem z dwóch stron możesz oberwać. Między młodym a kowadłem tego nie zdołasz już przerwać. Między młodym a kowadłem możesz zostać zmiażdżony. Musisz dokonać wyboru, z obu stron nacisku tony. Tak się zdarza, nawet gdy ich konflikt cię nie dotyczy. Obie strony sprzymierzone, mimo woli uczestniczyć. Choć nie chcesz stanąć za nikim, opowiadać się za niczym. Oni wywierają presję, byś na neutralność nie liczył. Aż w końcu cię posądzą, mówiąc, że jesteś stronniczy. Chociaż Bogu ducha winny, sam chciałeś dystans zachować. I strzeżki nie ingerować, pozostając z nimi w zgodzie. Jeden na drugiego szczeka, to jak marsz po kruchym lodzie. Chcesz być wobec nich w porządku, musisz dokonać wyboru. Na kim zależy ci bardziej, zdecydujesz bez oporu. To jest trudne, niewątpliwie. Rozważ wszystkie za i przeciw, krzywo patrzą, im się nie. Reagowałbyś tak samo. Musisz za jednym z nich stanąć, byś sam z tego wyś mógł cało. Szczerość budzi zaufanie, dwulicowość jest zakałą. Między młodym a kowadłem każą ci wybierać. Między młodym a kowadłem możesz się podzielać. Między młodym a kowadłem decyduj co wolisz, za kim opowiedzieć się, kiedy po środku stoisz. Między młodym a kowadłem z dwóch stron możesz oberwać. Między młodym a kowadłem tego nie zdołasz już przerwać. Między młodym a kowadłem możesz zostać zmiażdżony. Musisz dokonać wyboru, z obu stron nacisku tony. Zostanie po człowieku, gdy odejdzie szare, martwe zdjęcie. Jednak to nie wszystko, bo jest jeszcze wspomnienie i opinia przerodzona w złych lub dobrych słowach. To jakie pozostaną w tym momencie staje się zagadką. Zadziałem, żeby zdanie o mnie było aż ponadto. I co? Starałem się pomagać, stając między nich dwóch, godząc głupoty. Powstał kiedyś mur między nimi, zawiści toczyły się bez przerwy. A ja mimo rezerwy sił już próbowałem w sercach topić wielki lód, jednocześnie w oczach ich mych przyjaciół na dodatek. Poznałem mnie w pretensje, że w ogóle niepotrzebnie chciałem zgody. Tak, 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 było więcej, nic nie powiem. Będąc między młotem a kowadłem wyciągnąłem wnioski, że wkładając nosa w nie swoje sprawy pojechałem jak na lodzie. Poślizgnąłem się, to koniec, to koniec. Koniec, koniec. Między młotem a kowadłem każą ci wybierać. Między młotem a kowadłem możesz się podzielać. Między młotem a kowadłem decyduj co wolisz, za kim opowiedzieć się, kiedy po środku stoisz. Między młotem a kowadłem z dwóch stron możesz oberwać. Między młotem a kowadłem tego nie zdołasz już przerwać. Między młotem a kowadłem możesz zostać zmiażdżony. Musisz dokonać wyboru, z obu stron nacisku tony.